Czy dalej będzie, te punkty będą czynne, tego na dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, bo nie wiemy, czy będzie możliwość przedłużenia tego projektu, pozyskania nowych środków, czy ewentualnie musiałoby to się odbywać za pośrednictwem środków własnej gminy. Gdybyśmy coś takiego uruchomili za pośrednictwem środków gminy, no to musielibyśmy tutaj wejść w kartę nauczyciela i koszty funkcjonowania takich szkoły są nieporównywalnie wyższe. Prawda jest również taka, że na terenie miasta, gdzie funkcjonują przedszkola publiczne, są to przedszkola płatne, dedykowane głównie rodzicom dzieci pracujących. I tutaj nie ma żadnego problemu z dostaniem się dziecka do przedszkola. Mogą również do tych przedszkoli uczęszczać dzieci z terenów wiejskich. Ze względu właśnie na demografię, na ekonomię, takie publiczne przedszkola swego czasu, to jeszcze w poprzednich kadencjach, zostały zlikwidowane. Między innymi takie przedszkole było w Raciążu. Z racji tego, że było zbyt małe zainteresowanie i było nierentowne utrzymywanie. Przypomnę również, że w chwilę obecną pięciolatkowie mogą normalnie, bezpłatnie uczęszczać do zerówek w szkołach podstawowych. Nie wiem, co będzie za pół roku. Tak jak powiedziałem, projekt się kończy w lipcu. Być może pojawią się nowe jakieś propozycje ze strony fundacji. Na dzisiaj szczerze nie zakładamy prowadzenia przedszkoli na terenach wiejskich. Natomiast gdyby miało się tak zdarzyć, że byłaby możliwość pozyskania i w ramach jakiegoś projektu unijnego prowadzili przedszkole, to na pewno rozważymy i niewykluczone, żebyśmy partycypowali na takich zasadach jak obecnie i te punkty przedszkolne mogłyby działać.